Państwo Kamil Pimczak, witam na kanale Robry Szlak. Jak co poniedziałek garść zapowiedzi aktualności. Właściwie będą dwa odcinki, bo ten jeden chciałbym poświęcić jednemu tylko wydarzeniu. Jutro będzie jakby reszta zaproszeń. Ponieważ no, to jedno wydarzenie jest takie bardzo bardzo znamienne. No jak widzicie państwo też no, zrobiło się ciepło, nawet u nas w studiu musiałem prawda, zrezygnować z marynarki, bo bym po prostu chyba nie wytrzymał. E ale tutaj, no jak już powiedziałem, że zapraszamy, no to już mówię, już mówię na co. Otóż, proszę Państwa, no widzieliście zapewne za pośrednictwem środków masowego rażenia przekazem to, co się działo w ostatni weekend w Warszawie, gdzie odbywała się ta tak zwana Parada Równości. Jak tam no, różne, różni przebierańcy po naszych ulicach się snuli. Reżim sanitarny, oczywiście w bardzo głębokim poważaniu. No, może to i słusznie, ale jak widać, są równi i równiejsi. No, to środowisko w zasadzie pokazało już, ile jest warte na jesieni. Zawsze mnie zresztą śmieszy, dlaczego środowisko LGBT. Walczy o prawo do aborcji. Przecież homoseksualistów to nie dotyczy. No ale jak wiemy, lewica jest zawsze na bakier z logiką. Natomiast będą się odbywać kolejne takie tęczowe spędy. No i miejscem takiego tęczowego spędu w najbliższą sobotę, 20 5, przepraszam, 26 oczywiście, czerwca będzie łódź. 26 czerwca taki Marsz Równości Będzie w Łodzi. No i w, już dwa lata temu stwierdziliśmy, że trzeba skończyć z taką bezczynnością albo z tym, że staniemy w kilkanaście czy kilkadziesiąt osób naprzeciw takiego marszu, pokrzyczymy chwilę i to będzie wszystko. Stwierdziliśmy, że trzeba wyjść z naszym własnym przekazem, z tym przekazem milczącej większości. Dlatego, już dzisiaj Państwa bardzo serdecznie zapraszam i bardzo proszę o rozpowszechnianie tego materiału, również o jego kopiowanie, bo on może spaść bardzo szybko z YouTube'a. Zapraszam Państwa właśnie w sobotę 26 czerwca na Marsz Normalności. Marsz Normalności, proszę Państwa, zaczynamy. O godzinie 11.30 na pasażu Rubinsteina, i potem przejdziemy ulicą Piotrkowską. Zakończenie będzie przy placu katedralnym. I tam, tam manifestacja się tam manifestacja się kończy, jednakowoż, jednakowoż no zawsze warto potem wejść na modlitwę do katedry, bo obok tej katedry będzie przechodzić marsz, marsz równości. To, że ten marsz będzie przechodził koło kościołów, no to po wydarzeniach z jesieni musi budzić zaniepokojenie. Ale pamiętajmy też, że no to nie chodzi tylko o te kościoły, to chodzi o to, że no ten w ogóle ten łódzki marszówności idzie pod hasłem dajcie żyć. Nie spotkałem jeszcze bardziej po prostu zabawnego hasła, bo jeżeli ktoś by mógł iść pod takim hasłem, to właśnie my, bo to nam właśnie ta radykalna mniejszość wciska się z tymi swoimi tęczowymi postulatami. I różnymi wymysłami, bo już jak wiecie Państwo, nawet, nawet ten klasyczny homoseksualizm jest B, już teraz jest niebinarność, jakieś tam dziwne zaimki, neutralne, płciowo. To się wciska po prostu w każdą, w każdą sferę życia społecznego. I próbuje się sterroryzować nas. Niestety się to udaje, bo wielu nawet takich ludzi, którzy deklarują się jako katolicy czy prawicowcy mówią, no ale po co to niech oni sobie będą, niech niech mogą żyć, no mogą żyć. Proszę bardzo my przecież nikt nie, przy zdrowych zmysłach nie postuluje przepraszam bardzo, eksterminacji tych środowisk. Natomiast nie zamierzamy pozwalać na to, żeby bezkarnie dewiacje szerzyły się po polskich ulicach, wchodziły do polskich szkół, etc., etc. Mamy ten terror lewicy, terror, który się na przykład pokazał w sytuacji w Łodzi z panem dyrektorem Jakubkiem, który zakazał po prostu wszelkich symboli politycznych, ale ponieważ... Wszyscy się podporządkowali, tylko sympatycy strajku kobiet tak zwanego nie. Strajku kobiet dowodzonego przez osobę, która się deklaruje jako prawda kochająca. Inaczej też zabawne. Ale to już, tu już naprawdę nie ma co obśmiewać, nie ma co się śmiać. Tu trzeba w końcu pokazać drugą stronę. Trzeba pokazać nasz sprzeciw. Trzeba pokazać nasz sprzeciw również wobec tego, że obecnie Rządząca tak zwana prawica, ona pompuje wręcz tą w, swoich, w swoich doraźnych interesach politycznych, ona pompuje tą drugą stronę, tą, to lewactwo, żeby mieć straszak na swoich wyborców. Czego dowodem jest chociażby to, że zimą marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyrzuciła do kosza projekt Stop LGBT projekt zakazujący właśnie takich marszów, i y, y, wykorzystując po prostu jakieś kruczki formalne, do tego przyklepał to jeszcze Pisowski Sąd Najwyższy. Y, więc tym bardziej trzeba po prostu się temu sprzeciwić, bo nasza bierność doprowadzi do tego, że y, no. Y, y, kiedy następny Marsz Równości, czy jakiś czarny protest będzie szedł po Łodzi, trzeba będzie zamknąć na cztery spusty kościoły, obstawić je jakimiś kordonami policji, żeby nie zostały zdewastowane. Oczywiście będą mówili politycy lewicy, że to były tylko incydenty. Ja widziałem te twarze wykrzywione nienawiścią pod katedrą. Możecie to Państwo u nas na kanale zobaczyć. Więc trzeba powiedzieć dość temu tęczowemu terrorowi. Trzeba powiedzieć dość uprzywilejowaniu radykalnej mniejszości, bo wolno znieważać katolików, nie wolno znieważać tęczowych. Drukarz nie może odmówić e, druku baneru dla fundacji LGBT. E, myślę, że gdyby odmówił jakikolwiek drukarz druku e, ulotek nam, byłoby to ze wszechmiar e, pochwalane przez tamtą e, stronę. Zresztą my nie po prostu, szanując, prawda, Wolność jednostki. Oczywiście w rozsądnych granicach, nie w takich jak to robią liberałowie, którzy zrobią z tego Bożka. Nie pomyślelibyśmy, żeby pójść z takim człowiekiem do sądu. Nie chce to, nie. Pójdziemy do innej firmy, inna firma nam to wydrukuje. Proszę Państwa, to jest walka o to, czy my będziemy mieli jeszcze za kilka lat, jeśli się zmieni władza, bo zmieni się i obecne, obecnie partia rządząca zdaje się tego nie dostrzegać. Czy my, czy my nie będziemy przypadkiem, jako katolicy, jako przeciwnicy tych różnych dewiacji, po prostu obywatelami drugiej kategorii? Trzeba się temu sprzeciwić i stąd jeszcze raz, proszę Państwa, marsz normalności. Dwudziestego szóstego czerwca. O 11.30 w Łodzi z Pasażu Rubinsteina. Serdecznie zapraszam wszystkich. Zapraszam ludzi z Łodzi, z okolic, z całej Polski, żebyśmy pokazali nasze przywiązanie do tradycyjnych wartości, do tradycyjnego modelu rodziny, do prawa naszego do wyrażania własnych poglądów, do prawa do wychowywania naszych dzieci tak jak my uważamy, według naszego światopoglądu, a nie lewackiej poprawności politycznej, żeby zaprotestować przeciwko właśnie tej lewackiej poprawności politycznej, przeciwko temu lewackiemu terrorowi. Serdecznie Państwa zapraszam i zachęcam do upowszechniania tej informacji. Niech nas będzie jak najwięcej. Co prawda, Możecie Państwo powiedzieć, że przecież nie wygramy z tymi ludźmi ogłupionymi, którzy przypędzą na ten spęd, bo to jest modne. Proszę Państwa, e, nie, prawdy nie ustala się przez głosowanie. E, to my mamy rację, to po naszej stronie jest prawda, obiektywnie. E, I nieważne, czy nas będzie 5, 50 czy 500 osób, to my musimy tam być i po prostu dać świadectwo e, prawdzie, bez względu na to, jak bardzo będzie się nas próbowało steroryzować, że je, są takie manifestacje niepotrzebne, że oni po prostu sobie przejdą. Nie widzimy, jak to postępuje. Proszę Państwa, nie, nie chodzi mi tylko o liczebność tamtych manifestacji, chodzi mi też o coraz bardziej radykalizujący się przekaz, Bo to, że powstają w Polsce e, tęczowe bojówki, że, że właśnie te kolejne wymysły lewicy są promowane, to jest, to jest e, po prostu pewien proces. Kilka lat temu mówiono: no, ale to, to jest niegroźne, e, jakaś garstka idzie i tam macha tęczowymi flagami. Proszę Państwa, teraz już widzimy, zwłaszcza po jesieni, jak to może być niebezpieczne, więc jeszcze raz zapraszam na manifestację. Do zobaczenia.